Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, Dermanxto i witam was w pierwszym odcinku bonusowej serii Zagrajmy w Assassin's Creed Origins. Tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, że tak powiem, serii głównej, fabularnej, to zajmiemy się teraz wykonywaniem questów pobocznych. Zostały nam ich trzy, przynajmniej trzy mam przyjęte, być może znajdziemy ich trochę więcej. I zaczniemy od pożarów Dionizos, to jest 4000 metrów stąd. Jestem następnego dnia, znaczy jestem... Po prostu nagrałem to następnego dnia, od kiedy skończyłem grę. No i... Już troszeczkę sobie tam pomyślałem nad tym zakończeniem, co tu się wydarzyło i tak dalej. Bardzo możliwe, że pojawił się o tym film... Nie wiem kiedy. Dlatego, że będę musiał go jeszcze nagrać, ale chcę po prostu zrobić jakieś takie... Nie wiem, jakby to powiedzieć, takie no moje podsumowanie, moje przemyślenia na temat gry, tak? I po prostu pewnie nagram to sobie dzisiaj, ewentualnie jutro. Właśnie jakieś takie rozmyślenia, bo troszeczkę mówię, troszeczkę myślałem, no i tak jak mówiłem, no to zakończenie zaskoczyło mnie trochę, no i tak musiałem pomyśleć, dlaczego tak, a nie inaczej. No i cóż, zaczniemy też od tego, że przyjmiemy sobie questa dla Redy. Trochę smutne to jest, że to już koniec asasyny, jeśli chodzi o quest główny. I coś czuję, że na najbliższego poczekamy sobie z rok. No i też to nie będzie już ten sam asasyn, pewnie nie będzie w Egipcie. Nie wiem, tam chyba jakieś plotki były, że feudalna Japonia, coś takiego. Ale to wiadomo. Chociaż zwykle plotki się potwierdzały. Ale nie pamiętam, kiedy są te plotki o tej feudalnej Japonii i jak one bardzo aktualne są, także... Także nie ma, ale pogadajmy z Redą. What are you of now? I wonder myself. Recently I fought a giant snake the size of the pyramids with my bare hands. That is impossible. Where was this snake? It is but a story. Or a dream. I do not know the difference anymore. You see, my Seni, it is best to tell the story, not the truth. You know, I have heard stories of you in my travels. You should be proud of your ways. The gods smile on your deeds. I love all those I meet. Families, outcasts, lost gods and goddesses, desert rats, ruffians. And I will mourn the day when I cannot defend them anymore. I always wanted joy. But I worry my marriage to darkness will win. Your sojourn on Earth should not trouble you. The joy in your heart forever walks beside you. Your place in the field of reeds will be splendid, Redda. And you will need to be prepared as always. What would you like today? No proszę, tutaj troszeczkę pogadaliśmy z Redą. No dobra, to weźmy od niego misję. Hey, Seni, come here. One of my informants told me of some tomb robbers nearby. These maggots are stealing from the gods. We must stop them. Handel artefaktami. Dobra, no za chwilę to zrobimy. To nie jest tak blisko, ale niech mu będzie. Możemy sprzedać trochę rzeczy. Generalnie. Bo trochę ich mamy. Także myślę, że one mi potrzebne nie będą. Szczególnie te jakieś... Znaczy te sobie zostawię jakieś fioletowe, ale... jakieś takie niebieskie to sobie powywalam, one to są, wiecie, jakieś zwykłe miecze, jeszcze pewnie ich eksplorując znajdę pierdyliardy. Ale oczywiście wszelkie jakieś takie fioletowe nawet będę zostawiał, bo czemu nie? Okej. Dobra. Tutaj jeszcze. I tutaj jeszcze. Dzięki temu trochę zarobię, może tworzymy sobie jedną skrzynkę, zobaczymy. Okej, widzę, nie mam tego zbyt wiele. Chociaż nie, tam dalej gdzieś mam, bo to chyba ostatnio już sprzedawałem, ale właśnie tych innych włóczni na przykład już nie. Wydaje mi się, że najbliższe, nie wiem, dwa odcinki będą przeze mnie nagrane, a następne no to już będą, myślę, na streamie po prostu. Z tego względu, że no tak jak mówię, no tych questów nam już raczej dużo nie zostało, ewentualnie na tych obszarach, gdzie mnie jeszcze nie było. Coś tam jeszcze jest, bo generalnie no właśnie quest to chciałbym porobić na odcinkach takich, co sobie sam nagrywam. A wiadomo, eksploracja, jakieś pytajniki i tak dalej, to wszystko właśnie chciałbym robić na streamie. Też głównie z tego powodu, że na pewno na streamie będę musiał zmniejszyć ustawienia graficzne gry, gdzieś pewnie na średnie. Czy coś koło tego, żeby móc sobie
Spokojnie pograć i postreamować. Dobra, okej. Okej. W ogóle też mówią, jest taka trofka, żeby po prostu. O, łuk wojownika. Ciekawe. Jest taka trofka, żeby sprzedać na raz 1000 niepotrzebnych rzeczy. No i szkoda, bo jakbym ich wcześniej nie sprzedawał, to miałbym szansę tego achievementa wbić. To już jest chyba ostatni achievement, jaki został dla mnie i dla mojego brata. Niestety większość achievementów zrobił mój brat, ale wiecie co? Mamy tutaj jeszcze pana tego. Łowcę na 28 levelu, to nie będzie on wielkim wyzwaniem, tak więc. Bo generalnie też jakaś zbroja jest za pokonanie wszystkich łowców, z tego co widziałem. Przepraszam, jeżeli słychać mojego psa, nie wiem czemu ona tak szczeka. Ale to nic. Nie wiem jak bardzo skuteczny będzie headshot na przywnika na 28 levelu. A widzę niezbyt, ale i tak to będzie dosyć easy, bo on ma dosyć sporo ma życia, ale go zestrzelę. Dobra, okej. Czyli widzę, że walczymy w ten sposób. No dobra, mamy mieczór płonący. A raczej to nie będzie, widzę, problem. Naciśnij lub przytrzymaj, aby zablokować. What the fuck? Ej, on jest naprawdę dobry. Wow, tego, że się nie spodziewał. Tak naprawdę. Że aż taki będzie dobry. Kurde, nie trafiłem w niego jeszcze, no. A jestem głupi. Dobra. Dobrze byłoby go w głowę zacząć trafiać. Dobra. Okej. O nie, jeszcze ktoś do mnie. Nie, fuck. Niedobrze, że przyjechało towarzystwo. Bo towarzystwo to już będzie większe wyzwanie. Niestety. No właśnie, i zaraz coś czuję, że mogę zginąć. Bo mnie zastrzelał, fuck. Trochę nie pykło z tym łowcą. Niestety. Nie wiem, dobra. Tamtych strażników muszę wyjąć, generalnie. Jeju. Come on. Come on, rzesz. Pum. No nie pykło trochę. Jakbym ich zabił, to by było dobrze. Gdzieś tu jeszcze jedno mnie szarżował. Nie mogę im w ogóle w głowę trafić, ciekawe. Nie wiem czemu. Dobra. Kurde, zaraz mnie zastrzelą, mam wrażenie. I do tego zginę, że mnie gościu po prostu zastrzeli z tego konia. Dobra, okej, udało się. Jeszcze jeden. Jeju, ile ich tu jest, no. Masakra. Przecież to jest jakaś. No i dobra, postaram się. Trochę nie wyszło, cholera. No, że też ci tutaj musieli przyjść. Cholera. Dobra, okej. Zabijmy tego obcego chociaż. Czy łowcę, tak naprawdę. Dobra, okej, udało się, chociaż tyle. O Jezu, serio, no, nie trafiłem go w tą głowę. No i dobra, trudno. W takim razie lecimy z kolejnymi panami, kolegami. Dobra. No, ale mi się głowy nie siadają po prostu, masakra. Czego muszę dobić? Tak, muszę go dobić, okej. Tak więc pierwszy obcy pokonany. Zlecenie zabójstwa, zadanie, proszę, zlecenie zabójstwa. Styling himself as a Magi, he sought for crimes against the rule of our glorious pharaoh. Orders to kill me. Those who hold them must die before I do. No proszę, czyli się pojawił kolejny quest zwierzyna łowców. Czyli będziemy musieli zabić wszystkich tych panów tych. No wiecie, czych. Dobra, zaczniemy w takim razie od zrobienia questu dla Redy. Tu proszę, pojawił się jakiś quest. Także na pewno nie będę narzekał na brak tutaj zadań i aktywności do porobienia. Mamy się dostać aż tutaj. Dobra, to zaczniemy od tego, że polecimy sobie tutaj szybko podróżą. Zabiję kolejnego łowcę. Mam nadzieję, że tym razem będzie on bez towarzyszy i pójdzie mi walka nieco lepiej. Zrobimy daily questa, później udamy się do tych pożarów Dionizos, ewentualnie jeszcze te zadanie Matka Rodu, czy jak tam się nazywa, które jest gdzieś tutaj do przyjęcia niedaleko. W sumie to sobie nawet może je zaznaczę, bo ono będzie gdzieś wcześniej. To najpierw je sobie przyjmiemy, a później pobawimy się, że tak powiem, z łowcą. No, jesteśmy blisko Gizy, gdzieś tam są piramidy. Także właśnie będę chciał, bo te takie pytajniki, które się świecą, migają, one zawierają jakieś krypty i w ogóle takie ważniejsze wydarzenia, także te pytajniki będziemy, myślę, robić w pierwszej kolejności. Także na którymś streamie, pewnie na pierwszym streamie, jaki będzie z Asesyna, to sobie poczytamy wszystkie rzeczy u Laili.
I też właśnie w tych moich przemyśleniach, znaczy nie chcę tego mówić, no bo chciałbym to zostawić sobie na oddzielny film. W każdym razie, dlaczego właśnie tak to zostało urwane, że Layla jednak nie pojechała z Williamem, ale to jest, no to jest bardzo proste wytłumaczenie i myślę, że każdy, kto tam trochę umie, że tak powiem, łączyć wątki, no to powinien ogarnąć Kerkę. Mi się, są jeszcze na tej mapie jest tyle miejsc, w których nas nie było, tu jest tyle pustyń, ja z połowy mapy nie odwiedziłem tak naprawdę. No i to jest takie trochę przytłaczające, ale z drugiej strony fajne, bo nawet widzicie, zakończyłem wątek główny, a nadal w tej grze jest co robić, to jest co robić całkiem sporo. Dalej tutaj strzec i pomagać dla Egiptu. Gdzie jest dokładnie ten punkt widokowy? Wyżej, dobrze, tak więc chodźmy wyżej w takim razie. Jestem ciekawy, jak dużo tych questów różnych pobocznych mi jeszcze zostało. Myślę, że niedużo. 5 na krzyż myślę. Chociaż nie wiem, bo no, zależy czy w tych lokacjach pustynnych, czy tam jakieś questy będą. Być może, a być może nie. Szczerze to nie wiem. Generalnie to mój brat ma praktycznie drugie tyle w tą grę. On ma 30, on ma 75 godzin, ja mam 40 na chwilę aktualną. Także, no, zdecydowanie on ma więcej, on też robił, wiadomo, on ma wszystkie achievementy porobione i ja też, no bo to do jednego konta. Bardzo szkoda, bo to zawsze ja byłem ten od trofeów, ja zawsze na PlayStation wbijałem platynę, a mój brat nie miał na to czasu, a teraz wyjdzie na to, że to mój brat wbije praktycznie. Wydaje mi się, że ja wbiłem chyba jednego achievementa jakoś w pierwszym odcinku, bo ja po prostu pierwszy zagrałem, no ale później oczywiście ja grałem dużo mniej, dlatego, że też musiałem montować, też miałem inne rzeczy do roboty. Nie tylko tak jak mój brat, bo mój brat praktycznie jedyne co robi, jak jest w domu, to gra. Także no. I tak to się złożyło, że on ma dwa razy więcej niż ja. No ale tak to jest po prostu. Że tak się po prostu dzieje. Nie wiem, gdzie ten łowca jest, zaraz mam nadzieję, że go gdzieś znajdziemy. Ale to jeszcze zobaczymy. Nie wiem, nadal też jedna rzecz, która mnie trochę niepokoi, nadal nie mam całego legendarnego ekwipunku i chciałem to zmienić. You've been hiding opium from us. What did you think the commander would do? Gentlemen, there is no need for further hostility. You are Mahu, right? How do you know my name? Nothing much happens in Keke I do not know about. Your wife just had your second child. And you are Kawab. That is right. The soldiers are not paying you enough. That is going to be tough when your new baby arrives. You too, Harry Hall. I know your father is sick. You could use some help. Who couldn't? Why do I not have gifts sent around for your families? Just to make things easier this month. Enough! Fine, you can carry on, but remember we have the girl. Any further trouble and she disappears. Do you need help? A Magi. I am Merit Ma'at, the village leader. Ah, do not worry about them. They are just middlemen for Ptolemy's soldiers. I have an understanding with their commander. Opium and honey for protection of the village. He is the one we have to worry about. Sounds like they took a hostage. Ha! Just like the Magi of old. If you want to be a hero, they took her to the nearby military camp. If she still lives, you will find her there. I will return with her soon, Merit Ma'at. And then you can decide if I am a hero. Właśnie, czyli w sumie tak naprawdę chyba się Bajek za bardzo tego swojego bycia Magiem nie wyrzekł tak naprawdę. Nadal mamy w ekwipunku symbol Magiów chyba. Tutaj mamy Aureola Łowczyni. Ciekawie. I właśnie mam artefakt wyroczni. Szkoda, że nie mieliśmy jakiejś większej zabawy właśnie z Jabłkiem Edenu. Mam jeszcze jakąś lalkę Shadi. Jeju, tu tyle pamiątek po całej grze. Oj, właśnie, papirusy będą do zrobienia. A zdobycze, co to są zdobycze? Nie wiem, i drobiazgi. Trzeba sprzedać na raz 100 drobiazgów, żeby zrobić achievementa. Jak widzicie, mam drobiazgów 0. Także powodzenia sobie życzę. Także w ogóle tyle, ile jeszcze umiejętności mam do pozyskania, to jest masakra. W ogóle wydaje mi się, bo tutaj mamy... Znaczy teraz kolejnego levelu nie możemy wbić, ale nadal możemy wbijać punkty umiejętności. Tylko właśnie nie wiem, jak to się dokładnie nalicza, czy ja muszę po prostu
ciągiem, jak gdyby zapełnić ten pasek, bo wydaje mi się, że on za każdym razem mi się resetuje, nie wiem czemu. A i gdzieś uciekł nam pan łowca, chciałem go zabić. Dobra, jeszcze go dogonimy, mam nadzieję. Bo chciałbym to zrobić. Generalnie. Miło by było, tylko też miło by było, gdyby nie było panów kolegów jeszcze dodatkowych, którzy ewentualnie chcieliby mi przeszkadzać. To co, panów kolegów dodatkowych będę musiał zdjąć w takim razie. Dobra. W takim razie ja ich zdejmę już teraz, zanim oni mi tamten się zaczną naprzykrzać. I właśnie, pan łowca. Dobra, okej. W takim razie pan łowca. Tylko, że niestety pan łowca chyba będzie miał troszeczkę kolegów. O, ale widzę, że ten pan łowca jakiś mnie wytrzymały. I zginął na 3 heady. I pewnie do tego obozu mamy się dostać. Wydaje mi się. Nie wiem, zaraz zobaczymy. Zbierzmy z niego strzały i go dobijmy. A proszę. Okej, ciekawie. Ale luknijmy sobie na zadanie Matka Rodu. I zobaczmy, czy to jest tutaj. Tak, to jest tutaj. Tak też myślałem, że to w tym obozie, czyli nawet nie nadłożyliśmy drogi, miło. Teraz tak, tych panów dwóch przy bramie to nie ma co zabijać, oni nie stanowią zagrożenia. Możemy podejść jakoś tutaj na te skały. Od razu też sobie tą przystań w Kerkę oczywiście zeksplorujemy. Czyli w sensie, że zabijemy pewnie jakiegoś kapitana. Oraz zbierzemy jakiś skarb. Czy coś w tym stylu, chociaż skarbu to ja tu nie widzę. Ciekawie. No zdecydowanie tutaj skarbu nie widzę. Ma być może nie trzeba. Wystarczy zabić kapitana. Już to było dziwne. Ale dobra, to zaczniemy właśnie od zabicia kapitana. On jest dosyć daleko, to będziemy musieli go... A nie, jest skarb, przepraszam. To ja jestem ślepy. Dobra, babuś. Dobra, okej, okay. Już myślałem, że nie zginie, ale doleciało do niego. Dobra. Się zastanawiam. Dobrze by było tamtego kapitana od razu wyjąć, tylko on tak się ustawił, że to będzie dosyć trudne. Niestety. Tam jest jeden pan w ogóle. Chyba, że do niego nie dostrzela. Może i dostrzelę. No dobra. Ostrzał już nie mam. To tu się pojawia problem. Z tym, że nie mam strzał. Niech on sobie przystanie. I dostanie głowę. Ale mi trzeba strzał. To tak bardzo. Bo bez strzałek to będzie trochę ciężko. Cokolwiek tutaj od Janie Pawlać. Ale może na tej wieży będą. Dobrze by było zabić tego kapitana szybko. Niestety, a nie, dobra, są strzały, nice. To weźmy je sobie. Już widzę, że pana kapitana to i tak chyba będziemy mogli zabić jeszcze inaczej. Takim se... Ała, serio, to było za płytko. For fuck's sake. No nic, dobra. Nie wiem, co ten gościu tu robi. O kurwa, zobaczył mnie. Okej. That was unexpected. Dobra. Dobra. No i myślałem, że głowa siądzie. Ała. Ginżesz. Ała. Dobra, okej, gin. Nice. Weź, zostaw. O faktu, ludzie płyną. Ups. Uciekajmy lepiej. On podpłynął jakiś ten patrol, czy coś w tym stylu. Weźmy sobie tutaj. This must be the kidnapped girl. She is drugged, but still breathing. I have to get her out of here. No proszę, zadragowali ją, że tak powiem. Nie wiem, jak on się przecisnął z nią przez taką szczelinkę, ale dobra. Dobra, chyba powinniśmy stąd raczej lejcikowo wyjść. Dobra, zaskoczymy tutaj w te bagna, no niestety. O, trochę ją podtopimy, ale to nic. Może się odsudzić dzięki temu, no bo ją nafaszerowali jakimiś dragami. Połóż cel na ziemię, aby wykonać zadanie. No dobra, okej. Are you okay? You were drugged. Yes. Thank you.
I... Gods! The commander was going to put me on the next opium shipment. Send me somewhere. Far away. The commander? Do you know where he is? I think he left the camp on a ship. That's all I remember. I'm sorry. All right. Go and show yourself to Merit Ma'at. Do not let any soldier see you. I should return to Merit Ma'at also. I need to talk to her about the commander. No dobra, tak więc wracamy do Merit Ma'at. No i powiemy jej o tym komendancie i pewnie będziemy musieli pójść tego komendanta zabić. Także pójdziemy oczywiście, nie ma problemu. Tutaj też gdzieś mamy skarb do zebrania, to zaraz znajdziemy go myślę i zbierzemy od razu. Jak już jesteśmy w okolicy. To już mają być takie stricte odcinki, gdzie sobie eksplorujemy, tak więc mogę tam od czasu do czasu jakieś jeszcze zrobić właśnie jakiś ten. Aha, dobra, czyli to będzie w ten sposób, że to jest strzeżony teren. A tu mam dwa skarby do zebrania, dobra. Pożary, przecież ja tutaj mogę wejść tak łatwo, że... wow. Serio? To tyle? Wow. Niezła akcja. Serio? To będzie aż takie proste? Okej. I właśnie, przeszukujmy tutaj więcej tych różnych worków i tak dalej. W tym powinny być drobiazgi czasami. A z drobiazgów? A drobiazgi mi są potrzebne do questa, o. What? A ty skąd tu żeś tu się wziął? Nie mam tego pojęcia, skąd on się tu wziął. Ale dobra, okej. Wow. Gindrzesz. Come on. No, dobra, okej, dostał. O, panowie. Okej. No tu widzę, Senu nam pomaga. No. Nie trafiłem go naprawdę. Dobra. Dobra. Dobra, okej. No nie wyszło po cichu, ale to nic. Dobra, wow, co to było? Zabiłem gościa? Nie. To co on mnie tu oszukuje, gra? O, zginął, okej. Wow, okej. Coś chyba podpaliłem za mocno, ale dobra. O, zakrzywiony miecz, fajnie. Nie wiem po co mi, ale będzie przynajmniej co sprzedawać. Dobra, chodźmy pogadajmy z tą tutaj przywódczynią wioski. I ona nam pewnie powie, gdzie ten ewentualnie jakiś dowódca jest. Medjay. I heard you freed the girl. The commander was not at the camp. But we should deal with him. Tell me everything you know. The local soldiers and middlemen I can deal with. But the commander, he is vicious. A murderer. I dare not confront him. Years ago, he took another hostage. My own daughter. There was no Medjay to save us then. He killed her to assure our compliance. For the village's sake, I did nothing. I've got an idea how to get to him. The shipments of opium go along the river. I will follow them, find him, and end your agreement. Then may Horus guide your blade, Medjay. Sink it deep. Do not be merciful. The commander is guilty as set. How did this all happen? We grow honey and opium. They are commodities the army found impossible to ignore. At first, they tried to take over the village. Some of our men resisted. They were branded rebels and traitors, and hunted down. Those that were not killed fled north. Ironically, they joined with the rebels. We send them opium and money whenever we can. The commander became suspicious, so he took another hostage. If you had not rescued her, I think he would have killed her too. I will deal with this murderer. I promise you. I have made the most of things. Until now, I have managed to stop anyone else being taken. But we will never be free while the commander lives. No dobra, tak więc idziemy w takim razie się z komendantem rozprawić. On się znajduje 500 metrów stąd, ale szybka podróż nam nic nie da. Aha, i mamy iść
Śladem transportów opium. No dobra, okej. Okay. Tak więc będziemy musieli najpierw go wyśledzić. Na to wygląda. Przecież infiltrowaliśmy ten obóz. Tam już pewnie ludziki zrespiły. Ale cóż. Aha, widzę, że ten statek już się porusza. Czyli będziemy musieli znaleźć łódkę. Bo generalnie się za wolno się zbliżam do tego statku. Tak więc widać, że on po prostu płynie. A w wodzie będziemy wolniejsi, tak więc łódka to jest must have. To jest zdecydowanie must have. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj jakaś stoi. Jak nie, to najwyżej zaraz jakiś NPC po nas przypłynie. Oj, się ciemno robi, no spoko. A nie, tu mam, widzę łódek od cholery. To weźmiemy sobie jedną z tych tutaj panów złych, niedobrych. Tak więc prowadź. Okej, okay, no i płyniemy w takim razie ze statkiem. Podejrzewam, że to chodzi o ten duży statek tutaj zaraz. Ale zaraz jeszcze to zobaczymy. Może nie podpływajmy aż tak blisko. Jeszcze się przyczepił do mnie. No i za chwilę zobaczymy, co tu mamy dokładnie zinfiltrować. Mamy, widzę, spory szlak tutaj. Czy to jest Nil? Nie wiem, czy ja teraz płynę Nilem, szczerze. W każdym razie jakąś rzeką. Senu. To jest oczywiście duży statek, jak najbardziej. Tak więc podpłyńmy sobie bliżej i będziemy musieli znaleźć dowódcę. Czy jako zoomie ma nie na tym statku? Czy tutaj są tylko informacje o jego pobycie? Nie wiem. Znaleźć dowódcę i wydobyć od niego informacje. Czyli chyba musimy dobyć informacje z jakiegoś dowódcy tego okrętu, który wie, gdzie jest tamten dowódca. Dobrze myślę? Chyba. Dobra, w takim razie łuk z naprowadzaniem. Że tak powiem. Łuk z naprowadzaniem i ciśniemy. Trochę się mi będą poruszać, tak więc będą mi utrudniać zadanie. Ale oni, widzę, tylko 25 level, także... Także to nic. Wow, wow, to coraz trudniejsze się robi. Jeszcze ten statek się przesuwa. Dobra, wow, jeszcze goście podpaliło. Nice. Okej. Okay. Tam chyba będzie jeszcze jeden gościu, albo mi się wydaje. Nie wiem, no tylko trzech widziałem z daleka, z pomocą senu. I trzech zabiłem. Strzelami w głowę. Tak więc też czuję, że tutaj tylko będą informacje, gdzie ten ich dowódca ewentualnie może się znajdować. No bo go tutaj nie widzę. Generalnie. Tak jest, nie ma go tutaj. Tak więc pozbierajmy tylko strzały. Za nim. Okej, okay, zobaczmy. A manifest. The ship unloads at Memphis. That is where I will find the commander. No proszę, czyli musimy się wrócić do Memphis, tak naprawdę stolicy naszego bractwa, jak nie, jakby nie patrzeć, bo tutaj mamy tą naszą siedzibę, nasze biuro, jak oni to tutaj mówią cudownie i pięknie. No i to przetrwało. A i wydaje mi się jeszcze, co do tej nazwy, Asasyni Ukryci, coś wyczytałem na angielskiej wiki, że nazwa się zmieni dopiero. The commander terrorizing Kayaka will be somewhere in the city. Probably near a dock. Takie coś wyczytałem, że nazwa zostanie zmieniona około 1050 roku dopiero i że to było powiedziane w jakimś komiksie. Czy tam nie komiksie, tylko to się nazywa Assassin's Creed The Essential Book? Coś takiego? Gdzie tam jakieś właśnie takie, no po prostu, no jakieś takie, wiecie, coś takie... Coś jak do Wiedźmina była ta, gra wyobraźni. Czyli takie, wiecie, tam tłumaczące świat, rozbudowujące i tak dalej. I właśnie w tym chyba, według wiki, po prostu wtedy, że ta nazwa, że no, to przez długi czas będzie funkcjonować nazwa Ukryci, a dopiero później zostanie to zmienione na Asasyni, tylko nie wiem przez kogo i dlaczego bym musiał tą książkę przeczytać, a oczywiście książek czytać nie lubię. I dlatego nie przeczytam. Ewentualnie będę się tylko popierał informacjami z Wikipedii. Dobra, gdzie jest nasz człowiek? Aha, już widzimy, kto to jest nasz człowiek, dobra. I co, i mam go tylko zastrzelić, tak? Czy coś jeszcze? Chyba tylko mam go zastrzelić. A jak mam go tylko zastrzelić, no to zaraz zostanie głowę i tyle. Jak on tam stoi, że ja nie mogę go ten... Będę mógł go chyba stąd zasasynować. Tak jest. Giń. A, tylko muszę go dobić. Trochę gorzej. No dobra. To w takim razie strzelamy w panów. Kolegów. Dobra.
A fuck. Fuck, 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 fuck. Dobra. Okej. Uważajmy dalej. Fuck, zauważyli mnie, no nie. Nie chciałem, żeby mnie zauważyli, ale dobra. No i fuck. Myślałem, że go trafię w... A trafiłem go w głowę chyba. O, ciekawie. Nieźle, nieźle. Dobra, ale już go zabijemy w ten sposób. Dobra. Co i to wszyscy? A tamten jeden się nie szczaił, nie wie gdzie ja jestem. Gdzieś w ogóle po drugiej stronie budynku jest, to w dupie go mamy. Chodźmy dobić pana tego. Szkoda, że nie wyszło mi zabicie wszystkich ich z łuku, ale to nic. Chodźmy tutaj. Dobijmy go. The murderous Neketiadet is dead. What is this about Merit Ma'at's daughter? She might still be alive. And right here in Memphis. No proszę, widocznie w tym liście było coś napisane o córce Metrimat, czy jak to się imię wymawia. No to jeszcze pójdziemy w takim razie w tym odcinku, spróbujemy z nią porozmawiać i chyba to nie będzie trudne z tego co widzę. Chyba, że to będzie gdzieś w jakimś strzeżonym miejscu i będziemy musieli to zinfiltrować, ale chyba nie. To będzie tak po prostu gdzieś randomowo na ulicy. Tak jest, skąd my wiemy, że to ona, nie mam bladego pojęcia. Ale no dobra, pogadajmy z nią. Greetings, Nebet. Are you the commander's daughter? I am. May I help you? I am the bearer of strange news. But you must believe me. Your mother still lives. My mother? I was abandoned as a child. How could that be? Who are you? I have something here you should read. Take your time. Decide what to do. Your mother is at Keaka, to the south. She misses you. If you do return to her, tell her that her Magi friend fulfilled his heroic task. Aha, czyli chyba się okazuje, że on, znaczy ten dowódca, zrobił dziecko właśnie dla tej kobiety, tej szefowej wioski, od której przyjęliśmy zadanie i to właśnie ta córka. Czy to była jego córka? No ciekawie. Czyby to miało się jakoś kontynuować? Nie, nie widzę tutaj. No spoko. Ale dobra, słuchajcie, w tym odcinku to by było na tyle, bo wyszło nam już takie pół godziny troszeczkę biegania, zrobienia jednego questa, tak więc cóż, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, w kolejnym lecimy dalej z questami pobocznymi, no i niedługo możecie się spodziewać jakichś zapisów ze streama, a zapisy ze streama to już będą po półtorej godziny, jak nie lepiej, ale to jeszcze zobaczymy, tak czy siak w tym odcinku to by było na tyle, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał, no i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie, no i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć. In my head.